4 kwietnia w Galerii Sztuki Zamek odbył się wernisaż malarstwa gdańskiego malarza i grafika, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Czesława Tumielewicza, pod tytułem Mała retrospektywa. Ekspozycja to blisko 40 prac pochodzących z poszczególnych okresów. To swoisty przegląd twórczości artysty. Czesław Tumielewicz, malarz grafik. Od 1994 roku profesor ASP w Gdańsku. Urodzony 20 listopada w roku 1942 w Lidzie, na terenie dzisiejszej Białorusi. W maju 1945 roku ekspatriowany do Margonina, małej wsi pod Poznaniem. Od 1961 roku mieszka w Gdańsku. Studiuje architekturę, malarstwo i grafikę. Dyplom z grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu uzyskał w roku 1978. Brał udział w przeszło 400 wystawach w kraju i za granicą. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku w roku 1981. Otrzymał kilkanaście nagród za prace malarskie i graficzne, m.in. pierwszą nagrodę na ogólnopolskiej wystawie młodej sztuki w Sopocie w 1974 roku oraz pierwszą nagrodę na ogólnopolskim konkursie malarskim imienia Spychalskiego w Poznaniu w roku 1977. Jedną z 10 równorzędnych nagród na ogólnopolskiej wystawie grafiki w Warszawie. Kilkakrotnie brał udział w Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie, w ogólnopolskich wystawach grafiki w Katowicach oraz w toruńskich wystawach Kolor w grafice, jak również w festiwalach malarstwa współczesnego w Szczecinie i w przeglądach Martwej Natury w Sieradzu, a także Triennale Portretu i Autoportretu w Radomiu. W konkursie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Grafika roku 2007 i 2012 otrzymał pierwszą nagrodę. Nagroda honorowa za rok 2011 w dziedzinie plastyki przyznana przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Jest laureatem Nagrody Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. W roku 2012 otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2013 został nominowany do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2012, a w roku 2018 otrzymał brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zaliczył, może tak nie kolokwialnie powiem, ponad 400 wystaw. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w szeregu konkursów, jak i na obraz, tak i na grafikę. Jest laureatem Nagrody Miasta Gdańska w dziedzinie kultury w 2012 roku z rąk ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Brzońskiego otrzymał honorową nagrodę, odznakę zasłużony dla kultury polskiej. Natomiast w zeszłym roku, w 2018, pan Czesław Tumielewicz otrzymał honorowy medal, brązowy medal Gloria Artis, innymi słowy zasłużony kulturze. Wystawę, którą dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować, nazwał autor Mała retrospektywa. Muszę od razu się wytłumaczyć, że obrazów było troszkę więcej, jednakże no, nasze warunki galeryjne nie pozwoliły wyeksponować wszystkich obrazów, ponieważ zamysł tej wystawy był taki, że jeden obraz to jest jeden rok twórczości, a tych lat było sporo, bo było 48. Może o samych obrazach, które są zgromadzone tutaj na wystawie, bym poprosiła autora. No, może parę słów. Przede wszystkim chciałbym podziękować Pani, że Pani mnie zaszczyciła tym zaproszeniem. No, galeria Pani jest słyszana, znana. Jeżeli dwórnik tutaj się kolega wystawiał, to znaczy, że warto tutaj też. No, byłem tutaj bardzo dawno temu. Moi tu studenci się osiedlili, którzy potem jechali do Koszalina. Także też taki był też śmierzyły artysta właśnie stąd, który w Poznaniu był asystentem. I niestety potem, także tutaj on po prostu, no też kul, mój kolega. Tak. Ze Szczecinka pochodzi. Tak. Także mam jakby tutaj kilka właśnie nagrajki się tutaj wychowywały w Szczecinku niedawno, niedaleko, w Sępólnie Krajeńskim. Także to jest to jakby niedaleko. No co o obrazach mogę powiedzieć? No to, że przed jakby sam początek jakby mój to była jednak figuracja, to były takie wpływy tego przyjaciela Markowskiego, pod którego nie wiem, jakby po jego plecach, że tak powiem, wszedłem do sztuki. Niestety on umarł wcześniej, ale potem jakby nie mogłem jakby tego kontynuować, bo to po prostu były jego jakby. Także ten wzór osobowy jakby może zachował się, natomiast zacząłem poszukiwać wtedy to, co wchodziło nowe, to było najświeższą modą, a właściwie może i ostatnią, to był ten minimal art. No i te różne były też u mnie poszukiwania kolorystyczne, bo przedtem malowałem w czytelnym okresie tylko farbami, tam kolorami zielonymi, niebieskimi, no więc stwierdziłem, że to jest żadne malarstwo. No bo dywan perski ma w sobie kolorów 50, a może i więcej, prawda? A jak ja maluję tylko zielenią i niebieską, to są kolory, że tak powiem, tła. No, w związku z tym nie jestem żaden malarz. Zacząłem poszukiwać znalazłem, że Goethe zajmował się też teorią barwy i on wymyślił, wypracował sobie jak gdyby taki proporcjonalny stosunek, że proporcjonalnie, czy odwrotnie do proporcjonalności barwy od najjaśniejszych, czyli od żółci, najmniej jest, najmniej. Potem po prostu czerwień z zielenią po połowie, no i błękitów jest jakby najwięcej. No i tam podał cyfrowo, nawet w związku z tym ja zacząłem nawet do 50 paru. Miałem wytemperowane słoiczki barw w tęczowych barwach, które się o jeden stopień baroru podnosiły, opadały. I walory. I taką właśnie gamą przez kilka lat malowałem. Bardzo jakby, także ten, który tam jest abstrakcyjny, to właśnie taka pozostałość jest po takim właśnie traktowaniu barwy.
po kilku latach, szczególnie w 1989 roku, gdy rewolucja, że tak powiem, no, był zmiana ustroju we Chrystusie, ja pomyślałem, że należałoby również zareagować na to i zailustrować jak gdyby w swojej twórczości ten moment zmiany ustroju. Także z kolei zrezygnowałem w ogóle z barw, tylko na czarnym tle, właściwie tylko jeden tam błędny zmianczenie. Bardzo tak właściwie nie ma właściwie z tego przykładu, z tego okresu, ale po kilku latach okazało się, że ta polityka przestała mnie albo przerażać, prawda, zaczęła bardziej niż zachwycać i to jakby stanąłem właściwie w kropce, że tak powiem, co tutaj robić. I wtedy poszedłem na wystawę polskich kapistów, impresjonistów w Gdańskim Muzeum i tam patrzę, tłumy chodzą. Myślę sobie, Chryste Panie, czy jeszcze martwa natura kogoś interesuje? No, także byłem po prostu oszołomiony, poszedłem do domu, ustawiłem się martwą naturę i namalowałem ją. Byłem tak zdziwiony po prostu, że nie tyle, że mi dobrze idzie szybko, prawda, codziennie miałem obraz, ale to, że jakby tyle radości mi to zaczęło przynosić. Tego i zacząłem, właściwie wróciłem do rzeczywistości, wróciłem wtedy do takiego patrzenia na świat, jakby, no, dokładnego. Tam kilka obrazów z tyłu właśnie jest jakby z tego okresu. No i to trwało znowu jakieś 8 lat, po czym w wieku lat 59 zakochałem się. No i tu właśnie wobec tej moja żona, którą właśnie zostawiam. I ona spotkała znowu rewolucję, dlatego że zacząłem malować, najpierw robić grafiki erotyki, a potem po prostu malować też obrazy figuratywne właśnie, które gdyby ilustrowały ten świat, który tam przeżył. Także taka to historia jest po prostu, że no i też ponieważ na plenery jeździłem, no, to ciągle gdzieś nad morze i teraz zacząłem liczyć. Niedawno Muzeum Polskie w Gdańsku się do mnie zwróciło. Wróciło się z pytaniem tam o jeden obraz, czy tam inne obrazy, to ja wysłałem 200 obrazów, no to oni mówią, zaraz, to może bym tam zrobił nam udaną wystawę. No i tak za miesiąc 30 maja będę w Muzeum Polskim miał wystawę dużą. No i cały poprzedni rok zacząłem malować włącznie morze i także tych obrazów się zaczęło mnie powiększać w większym formacie, coraz większe, niektóre po prostu stare, z małego na duże, to nowa jakaś jakość się zrobiła. Także stałem się z byłego abstrakcjonisty malarzem, marynistą, prawda, co jest dla was śmieszne, no ale z tych może awangardowych moich, czy tam wielkich ambicji, jakby te morze stało się jakby taką, no, na końcu życia moją osłoną, dlatego że to zarówno jest bardzo trudne zagadnienie przestrzenne, ale jednocześnie daje dużo satysfakcji, a jednocześnie jest po prostu kupowane, prawda? I w związku z tym też to, no, nie mówiąc o grafikach, prawda, które tutaj jedna właśnie na oknie leży, jedna z tych grafik, których już mam 610, także jest. Taką grafikę muszę się pochwalić, otrzymała przede mnie od mistrza. No i te grafiki też nie jakby, no one, bo malarstwo, no, nie lubię sprzedawać po prostu, bo no, dzięki temu mogę po prostu zademonstrować przez prawie 50 lat. Mam po prostu
mam te obrazy. I jak teraz napisałem na Facebooku, prawda, że mam tu wystawę, no to koleżanka, przyjaciółka, malarka, która mieszka w Hamburgu, napisała mi: zabijasz mnie, zazdrości, po prostu zazdrości. Napisała właśnie, że no bo ona mi albo sprzedała, prawda, sprzedawała, albo mniej pracowała. No, no także mam też takie właśnie no, przyjemne momenty no, z tego, że mogę po prostu taką wystawę zrobić. Także jeszcze raz dziękuję, że mogłem po prostu wymyślić taką koncepcję i myślę, no tak mój przyjaciel powiedział, że teraz w Sopocie tam dużo, a może i Bydgoszcz bym zainteresował tą wystawą. Tak. Ja jeszcze raz dziękuję panu za przyjęcie zaproszenia i przyjechanie do Szczecinka. Myślę, że to nie jest po raz ostatni. Zapraszamy również w okresie letnim na odpoczynek do Szczecinka. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, zapraszam do rozmowy, może bezpośredniej z artystą, do oglądania prac i do właśnie pewnie autor podpisze katalog na pamiątkę.